Cześć, ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Car Group. Ten odcinek będzie poświęcony emocjom psów. Czy psy są zdolne do odczuwania takich samych emocji jak my ludzie? Czy czują poczucie winy, zazdrość lub wstyd? Pewnie kiedyś słyszałeś o tym, że dorosły pies ma zdolności umysłowe, włączając w to również emocje, około 2 lub 2,5-letniego dziecka. Oznacza to, że pies jest w stanie odczuwać wszystkie podstawowe emocje, takie jak złość, strach, wstręt czy nawet miłość. Natomiast nie jest w stanie odczuwać emocji złożonych, takich jak pogarda, poczucie winy, poczucie dumy czy wstydu. Mimo tego badania dowiodły, że pies jest w stanie odczuwać zazdrość, która jest przecież emocją złożoną. Jeżeli chodzi o poczucie winy, którego, jak już powiedzieliśmy, pies nie odczuwa, ponieważ jest to emocja złożona, to opiekunowie często jako przykład podają sytuację, kiedy wracają do domu i zastaje ich taki, taki albo taki widok, plus pytanie, co zrobiłeś? I pies wtedy właśnie wydaje się, jakby miał poczucie winy za zrobiony bałagan. No i właśnie, jak interpretować taką postawę psa? To są sygnały stresu, niepokoju i strachu. Pies wyczuwa złość opiekuna i w jakiś sposób próbuje ją zatrzymać właśnie przez taki guilty look. Sam karcący ton właściciela przecież nie kojarzy się psu z niczym dobrym. I przy tym zagadnieniu warto też wspomnieć, że w takich sytuacjach, kiedy wracamy do domu i zastaje nas taki, taki albo taki widok, no to nie warto już karać psa, właściwie nie ma sensu karać psa, ponieważ ukaranie go po 3 godzinach od zrobionego bałaganu czy wyrządzonej szkody nie spowoduje w psie absolutnie żadnej refleksji. No i w ogóle pies może zacząć obawiać się Twoich powrotów do domu. Często też można usłyszeć u opiekunów, którzy posiadają psy ze schroniska, że taki pies schroniskowy kocha najbardziej. Że on docenia to, że znalazł dom, docenia opiekę, którą ofiarowali mu właściciele. Natomiast wydaje mi się, że to założenie ma jedną gigantyczną wadę, której skutkiem są ponowne powroty takich psów do schronisk. Pies porzucony może pokochać nowego członka rodziny, nowego człowieka i może być szczęśliwym, poukładanym psem, natomiast warto wiedzieć, że tak nie zawsze jest, ponieważ takie psy bardzo często mają traumatyczne doświadczenia, bardzo często u psów w niektórych sytuacjach dochodzi do jakichś złych skojarzeń i psy w niektórych sytuacjach okazują strach przed nowymi rzeczami, agresję wobec ludzi, agresję wobec innych zwierząt. Bierzemy psy ze schronisk, natomiast nie oczekujemy od tych psów, że będą one grzeczne, wdzięczne za nowy dom, bo pamiętamy, że takie psy bardzo często mają przykre doświadczenia. Wiele z tych psów ma smutną przeszłość i oczekują od nowego właściciela zrozumienia i akceptacji. Nie ma dowodów naukowych na to, że psy odczuwają wstyd, natomiast tutaj zbytnio bym nad tym nie ubolewała, ponieważ gdyby odczuwały wstyd, to nigdy nie wcisnęlibyśmy je w te ubranka świąteczne i różnego typu sweterki. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że psy tego wstydu nie odczuwają. Tak jak mówiłam, jest to emocja złożona. My ludzie bardzo często źle interpretujemy emocje psów, a czasem w ogóle nie zauważamy ich. Jako przykład może nam tu posłużyć czułość. Ludzie, aby okazać czułość, dotykają, całują, przytulają. Natomiast psy w momencie, kiedy chcą nam okazać czułość, no to ocierają się o nas, kładą nam gdzieś głowę na kolanie. No i tutaj może się pojawić konflikt zrozumienia pomiędzy psem a człowiekiem i człowiekiem a psem, ponieważ opiekun może chcieć okazywać czułość w charakterystyczny dla ludzi sposób.
No i pies tego języka miłości nie do końca rozumie. Czasami niektóre psy mogą reagować wręcz agresywnie na tego typu czułości, dlatego warto na to zwrócić uwagę i zaakceptować fakt, że nasz czworonożny przyjaciel trochę inaczej okazuje uczucia niż my ludzie. A co w takim razie z miłością? Jeżeli miłość odbieramy jako więź między opiekunem a psem, jako przywiązanie do niego, to jak najbardziej pies potrafi odczuwać miłość. I przykładów na to mamy całą masę, zarówno z życia, jak i z filmów, ponieważ psy od lat nie tylko służyły ludziom do pilnowania domostwa, ale także, a może przede wszystkim, były wiernym przyjacielem człowieka na wiele lat. Co więcej, naukowcy udowodnili, że kiedy pies przebywa ze swoim opiekunem, to w jego organizmie wydziela się hormon, który nazywa się oksytocyna i potocznie nazywany jest też hormonem szczęścia. Co oznacza, że zarówno nam, jak i naszym pupilom przyjemność sprawia spędzanie ze sobą wspólnie czasu. No a przecież wszystkim nam właśnie o to chodzi, żeby pies odczuwał przyjemność z przebywania z nami, a my tym bardziej odczuwamy przyjemność z przebywania z naszym czworonożnym przyjacielem. Podsumowując, psy potrafią odczuwać podstawowe emocje, natomiast nie ma sensu przypisywać psom zbyt wielu ludzkich emocji. Ludzie bardzo często to robią, bardzo często zapominają, że pies to pies i nie potrafi czasami zrozumieć niektórych dziwnych rzeczy, które my robimy, nie odczytuje naszej mowy ciała. No i warto to zrozumieć, jeżeli chcemy mieć dobrą relację z naszym psem, ponieważ prowadzi to później do takich właśnie nieporozumień międzygatunkowych pomiędzy właścicielem a jego pupilem. Psy jak najbardziej są najlepszym przyjacielem człowieka, ale bardzo często nie rozumieją, czego człowiek od niego oczekuje. I wydaje mi się, że to jest jeden z sekretów dobrego życia z psem, żeby rozumieć jego mowę ciała i nie stawiać go w sytuacji, kiedy pies nie do końca wie, czego od niego oczekujemy i jakie emocje aktualnie wyrażamy. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przedstawiłam pokrótce, jakie emocje pies potrafi odczuwać, które emocje są dla niego obce i jak warto rozmawiać emocjonalnie z psem, żeby on rozumiał nas, a żebyśmy my rozumieli jego.